Marek Wałuszko, witam serdecznie. To jest program Wszystkie Strony Gdańska. Dziś rozmawiamy przed 32. sesją z naszymi gośćmi, którymi są przedstawicielki klubów w Radzie Miasta Gdańska. Pani Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pani Kamila Błaszczyk, zastępca przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu. No mieliśmy chwilę taką typowej zimy, teraz robi się trochę cieplej, za chwilę chyba znowu będzie zima. Radni cały czas pracują, najbliższa sesja w czwartek. Zanim do niej przejdziemy, bo ona nie jest jakoś specjalnie rozbudowana, jeśli chodzi o porządek obrad, to może spróbujmy skomentować to, co się dzieje ważnego w mieście i w kraju w ostatnim czasie. A myślę, że taką ważną sprawą, jedną z najważniejszych, to są szczepienia w przestrzeni miejskiej. Są reklamy na autobusach, na przystankach, które mają zachęcić ludzi do tego, żeby się szczepić. Jak panie oceniają te akcje szczepień i przygotowania? No tudzież fakt, że Polacy chyba coraz chętniej chcą się szczepić, bo na początku to różnie wyglądało. Tak, to prawda. No może pani przewodnicząca najpierw. Okay. Dobrze. Tak, rzeczywiście to cieszy ten wzrost deklaracji osób, które chętnie się zaszczepią, bo to jest kluczowe dla zdrowia nas wszystkich i całego społeczeństwa, żebyśmy mogli w ten sposób chronić też te osoby o słabszej odporności, słabszym zdrowiu, więc to jest na pewno powód do radości. Przyczyniają się do tego pewnie i te akcje miejskie i nie tylko. Natomiast no to, co martwi przede wszystkim, to jest ogromny chaos, jaki powstał w samym programie szczepienia, czyli w tym całym harmonogramie, no bo no jednak trzeba przyznać, że rząd miał bardzo dużo czasu od informacji, jakie będą szczepionki dostępne, o tym, że Unia Europejska podpisała te umowy z producentami, żeby przygotować krok po kroku ten harmonogram, kogo w pierwszej kolejności, w kogo w kolejnej kolejności zaszczepić. A w tej chwili wszystko to takie, mam wrażenie, dzieje się troszeczkę na łapu-capu. Jest grupa 0, po niej grupa 1. Zaraz z grupy robią się grupy 1A, 1B, 1C do Z. A potem się nagle okazuje, że grupa 1Z staje się grupą 1C, a 1C to spada do 2. I ten chaos jest tutaj straszny. To pokazuje właśnie też to, że duża grupa seniorów stała w tych dniach, kiedy można było się rejestrować na wizyty pod punktami, swoimi przychodniami i chciała się zarejestrować, ale nie było jak, ponieważ te wszystkie procedury rejestracji już niezależnie od ilości dostępnych szczepionek, ale same procedury no, są fatalnie zorganizowane. No chciałoby się powiedzieć, że miało być pięknie, a wyszło jak zawsze, ale no, ja nie chcę powiedzieć, że to jest taki typowo polski bałagan. Z tym miałam okazję rozmawiać ze swoim znajomym lekarzem, który mi przypomniał taką sytuację, że chyba w 1963 roku była epidemia chorób zakaźnych. Nie pamiętam, czy to była ospa prawdopodobnie, tak? Była czarna ospa, tak, ale też polio cały czas było tak. W tamtych czasach tego głębokiego PRL-u, niewydolności służby zdrowia, w ciągu krótkiego okresu zaszczepiono 7 milionów osób, tak? I dzięki temu ta pandemia została zduszona. No dzisiaj idzie to fatalnie po prostu, ale tu już nie chodzi o ilość, tylko właśnie o to, co powiedziała pani przewodnicząca Kamila, że my tak naprawdę nie wiemy, czy będziemy zaszczepieni za 10 lat, czy za 15. Opowiadania, obietnice były przeogromne. Nadmuchano taki ogromny balonik, że teraz to już wszyscy się zaszczepimy i będziemy żyli długo i szczęśliwie do końca świata. No ale rzeczywistość weryfikuje to wszystko i dla mnie to jest jakiś dramat. Chociaż dodam łyżkę miodu do tego dziegciu. Mnie udało się moją mamę, 70 plus oczywiście, zarejestrować pierwszego dnia. Ale po prostu odczekałam do północy. Jak minęła północ, to zadzwoniłam i to zrobiłam. I rzeczywiście mama na 13 marca jest zarejestrowana. No ja myślę, że
Tak, to był moim zdaniem łód szczęścia, tak? I też godzina, którą sobie wybrałam, prawda, była odpowiednia. To jest jedna kwestia. Ale też pewno Kamila też to jakoś skomentuje. Wiszą wszędzie te billboardy zachęcające do szczepienia. Po pierwsze, jak widać, Polaków już nie trzeba zachęcać. Po drugie, nie ma póki co szczepionki tak naprawdę, wystarczającej ilości szczepionek, więc no, nie ma kogo zachęcać. I to, że dzisiaj wiszą te billboardy, moim zdaniem to jest ogromna strata pieniędzy, ale też robienie ludzi w balona tak naprawdę, słuchajcie. Bo żyjemy wszyscy w przeświadczeniu, że prawda, tu billboardy zaraz prawda, zadzwonią do nas, zaszczepią nas. To wcale nie wygląda tak różowo. Nawet jeżeli utrzymalibyśmy to tempo, które mamy teraz, no to ja, osoba 50+, pewno zaszczepię się za jakieś 3 lata. I to nie jest optymistyczne. No tak, ja myślę, że seniorzy, którzy mają właśnie wsparcie, ja też osobiście pomagałam rejestrować się mojej babci i udało się szczęśliwie dzięki temu, że wcześniej już miała założony ten profil zaufany, to udało się bardzo szybko ten termin dla niej znaleźć. Ale rzeczywiście osoby starsze bez wsparcia rodziny, młodszych osób, obeznanych technicznie, no są w dużo cięższej sytuacji i na pewno będą dalej w kolejce. Zachęcać zawsze warto, zawsze warto do szczepienia, bo to zostanie w nas. To też troszeczkę, mam nadzieję, osłabi te ruchy antyszczepionkowe. Ale właśnie najgorszy jest ten chaos informacyjny. Ja bym wolała wiedzieć, że będę na przykład realnie zaszczepiona w grudniu tego roku, hipotetycznie, niż to, że teraz czy senior by wiedział, że będzie zaszczepiony przed wakacjami, a nie w marcu. I on by spokojnie poczekał, on by wytrwał. Już tyle przeżyliśmy ten rok cały w izolacji. To myślę, że te parę miesięcy jakoś dalibyśmy sobie radę, ale najgorszy jest ten chaos informacyjny. Wracamy do kwestii typowo miejskich. Mamy reformę rad dzielnic, ruszają konsultacje. Z drugiej strony kwestia, która jeszcze 2 miesiące temu była ważna, uchwała dotycząca konwentów makrodzielnicowych. Jak tutaj wygląda sytuacja? Rozumiem, że to zostało niejako podzielone trochę na dwie różne drogi i z jednej kwestii zrezygnowano, odłożono, druga jest kontynuowana. Jak to wygląda? Tak, no troszeczkę to od początku tak naprawdę były dwa tematy. One w pewnym momencie się oczywiście zazębiają, bo dotyczą podobnej tematyki, natomiast myśmy traktowali je zupełnie oddzielnie, dlatego też jakby proces procedowania tych druków był osobny. Natomiast wobec decyzji pana wojewody i tutaj w analizach naszych klubowych i klubu Koalicji Obywatelskiej i klubu Wszystko dla Gdańska postanowiliśmy jednak nie składać skargi na to rozstrzygnięcie nadzorcze, z uwagi, że to by mogło wprowadzić bardzo duży tutaj niepewność prawną i mogłoby tak naprawdę więcej później oczekiwanie wobec ewentualnej jeszcze skargi kasacyjnej, to mogłoby potrwać kilka lat i będziemy po prostu szukali innej drogi, która pozwoli nam osiągnąć ten cel, który był zakładany przy tych konwentach makrodzielnicowych, czyli poprawienia współpracy pomiędzy radami dzielnic, radnymi miejskimi i urzędnikami. Także to był nasz cel, a odnośnie samych konsultacji statutów dzielnic, nie rad dzielnic, chciałam też to podkreślić, to teraz rzeczywiście zaczęliśmy ten oficjalny czas i 9 lutego będzie wysłuchanie publiczne. Jeszcze teraz mamy czas do poniedziałku, do 1 lutego, aby zgłosić chęć uczestnictwa w tym spotkaniu, do czego oczywiście serdecznie zachęcam, a do 15 lutego można w różnych formach pisemnych składać swoje uwagi do statutów. W tej chwili już skończyliśmy też bodajże 5 czy 6 spotkań informacyjnych dotyczących statutów rad dzielnic i no, zebraliśmy mnóstwo uwag do tego. Także zespół powołany przez panią prezydent konsultacyjny będzie miał naprawdę sporo materiału do przeanalizowania, z czego też się bardzo cieszę.
Ja myślę, że sposób, w jaki to wszystko jest konsultowane mimo tych trudnych czasów pandemicznych, jak bardzo autorzy tego projektu się przykładają do rozmów z radnymi dzielnicowymi, ale też no, spływają prawdopodobnie już liczne uwagi mieszkańców, spowoduje, że ten statut naprawdę będzie klarowny, jasny i przejrzysty, a o to przecież tak naprawdę w działaniu rad dzielnic i dzielnic chodzi. Ja jestem takim na razie obserwatorem tego wszystkiego i raczej, no nie raczej, w 100% zwolenniczką całego tego procesu. Wydaje mi się, że po latach takich eksperymentów uda się nam naprawdę skonstruować bardzo, bardzo, bardzo dobry... Sesja 28 czerwca to chyba nie będzie długa sesja, bo widzę w porządku obrad tylko 3 punkty. Nie powinno być więc no, jakiejś dłuższej dyskusji, tym bardziej, że te punkty, takie jak zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1 i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody teatralnej czy w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście. To są raczej takie decyzje natury techniczno-proceduralnej. Tak, tutaj raczej chyba nie mamy się co spodziewać jakichś dłuższych dyskusji nad tymi punktami. Pewnie jeszcze parę uchwał wpłynie, między innymi z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jak to zawsze bywa, ale rzeczywiście ta sesja ma bardziej taki techniczny charakter w tych uchwałach. Zapewne dużo więcej pracy będzie nas czekać już na lutowej sesji, gdzie tych tematów też pewnie budżetowych będzie sporo więcej. Ale również będzie sporo, na przyszłej sesji będzie sporo takich tematów społecznych, między innymi uchwała o programie wspierania pieczy zastępczej. To temat naprawdę bardzo istotny. No i jeszcze kilka innych uchwał właśnie tutaj prozdrowotno-społecznych. Także my w przyszłym miesiącu naprawdę możemy się spodziewać bardzo długiej, nie wiem czy burzliwej, tak, ale bardzo merytorycznej sesji, przynajmniej w tej dziedzinie społeczno-edukacyjno-zdrowotnej. W ostatnim czasie też głośno było na temat, no nazwijmy to, protestów czy apeli do rządu wysyłanych przez samorządy Polski Północnej. Te apele dotyczyły nierównego podziału środków między samorządy, które tracą gospodarczo na COVID-zie, gminy nadmorskie, Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Unia Metropolii Polskich, pokazują, że te pieniądze idą, no, krótko mówiąc, na południe, natomiast północ kraju jest niedoszacowana. Czy panie mają podobne wrażenie? No ja mam wrażenie, że to jest właśnie takie troszeczkę centralistyczne myślenie rządu, że o, tutaj w góry Polacy, ja no to trzeba pomóc w góry, tak? A nikt nie pyta się, tak naprawdę nie sprawdza danych u źródła, u samorządów, jak to wygląda sytuacja, czy rzeczywiście ruch turystyczny jest duży czy mały w okresie zimowym nad morzem, a to pewnie zaskoczyłoby się bardzo wiele osób, ale w Gdańsku, w innych gminach nadmorskich ten ruch turystyczny jest całkiem spory w tym okresie właśnie zimowym. No i to tak właśnie wygląda, że troszeczkę tutaj pod publiczkę, bo zagroziono nam protestem, więc no staramy się tą kołderkę przesunąć w tamtą stronę górską, a za chwilę będzie gdzieś indziej pole do gaszenia, no to będziemy przesuwać tą kołderkę, która jest w tamto inne miejsce. No to jest takie właśnie zarządzanie kryzysem, no pali się tu, to lejemy to wodę, co mamy w tą stronę, a za chwilę będziemy lać w inną stronę. No niestety nie ma w tym kompletnie żadnego planu długofalowego, który potrzebny jest tak naprawdę na wyjście z tego kryzysu. No tak, to jest takie zarządzanie też reaktywne, tak? To, co Kamila powiedziała, coś się wydarzy, wrzucimy parę złotych, będzie okej. Okay. No i też mam takie wrażenie, że to też jest ściśle związane z takim podziałem Polski na tę, która głosuje na Prawo i Sprawiedliwość i tę, która mniej na Prawo i Sprawiedliwość głosuje. Jak wiadomo, tutaj województwo pomorskie, północ, to są ostatnie bastiony
które się nie poddają, są niepokorne i politycznie to wygląda tak, że po prostu dostajemy po uszach, ale my jesteśmy twardzi, tak jak mówiło się kiedyś o góralach, że są twardzi, tak teraz mieszkańcy Pomorza są ludźmi też bardzo twardymi, nie mówię, że prawda, jesteśmy rybakami, bo to już nie na tym polega, natomiast jesteśmy twardzi i wiemy, czego chcemy i nigdy się nie poddamy, nawet głodem nas nie wezmą. Rozumiem. 31 w innym terminie niż zazwyczaj, bo to ostatni tydzień, ostatni weekend stycznia, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz 29. Myślę, że warto by też zachęcić ludzi do tego, żeby wziąć w niej udział. COVID mocno pokrzyżował szyki, ale te pieniądze cały czas spływają, z różnego rodzaju aukcje. No, ludzie starają się w taki sposób możliwie dostępny, choć bez tej całej no fety, otoczki, tej radości takiej, którą było widać na ulicach, ten finał Wielkiej Orkiestry przeprowadzić. Panie, jak rozumiem, również zachęcają. Tak, jak widzimy, to już jest 29. finał. Na przestrzeni tych lat on się mocno zmienił. Rzeczywiście na początku to główną siłą tego finału byli wolontariusze, którzy chodzili siateczkami najpierw, bo nie było jeszcze wtedy puszek na pierwszych finałach, ale później z puszkami po mieście krążyli przez ten cały dzień. Były osoby oblepione tymi czerwonymi serduszkami. Rzeczywiście była taka atmosfera radości w każdym tym finale. Teraz no, ze względy pandemiczne troszeczkę nam to utrudniają, ale no, technika nam tu przychodzi w sukurs. Są elektroniczne skarbonki, które można zasilać. Pełno jest takich linków już widocznych na portalach społecznościowych, do czego zachęcam. Są aukcje prowadzone przeróżnych rzeczy, naprawdę można zajrzeć na te aukcje i nawet dla czystej ciekawości zobaczyć, co można nabyć i na pewno coś się znajdzie. A też no, znajdziemy wolontariuszy w dniu finału, w tą niedzielę 31 stycznia na ulicach. Ja też tam będę wśród tych wolontariuszy troszeczkę innowacyjnie, bo będę zbierać również za pomocą terminala płatniczego. Także jeżeli ktoś by nie chciał gotówką, bał się czy coś, to można bardzo szybko, bezstykowo taki datek dorzucić. Także zachęcam serdecznie do każdej takiej aktywności i wsparcia tego finału, który będzie się wspierał na sprawach laryngologicznych i chorób głowy, szczególnie u dzieci. Ja nie powiem, że kolejny finał w cieniu tragedii, która się wydarzyła 2 lata temu, ale co jest ważne w tym wszystkim? Ważne jest to, że po tych 2 latach Jurek Owsiak jednak kontynuuje swoją akcję. Ona się staje coraz bardziej profesjonalna, tak jak powiedziała Kamila, i orkiestra sobie radzi nawet w najgorszych warunkach. Wydawało się, że ten finał feralny może spowodować to, że gdzieś tam to wszystko nam się zatrzyma. Był nawet taki moment, kiedy Jurek zrezygnował z prezesowania Wielkiej Orkiestrze. Na szczęście tę decyzję zmienił, bo tak jak wtedy wiele osób mówiło i pisało do niego, gdyby odszedł, to zwyciężyłoby zło i ci, którzy tak naprawdę opluwają Wielką Orkiestrę. Osób jest bardzo dużo, bardzo mnie boli, że na przykład księża się włączają w akcję antyorkiestrową. Gdyby wtedy odszedł, gdyby to poszło w innym kierunku, ja myślę, że ci ludzie, to zło, które zostało, czasami jest wylewane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, by zwyciężyło i wielu ludzi złych, przeciwnych orkiestrze powiedziałoby uff, a przecież tego wszyscy nie chcemy. Chcemy, żeby orkiestra grała do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. No właśnie, do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej. Zachęcamy wszystkich 31 stycznia, finał 29, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, również w Gdańsku, również na gdańsk.pl. Na żywo będziemy pokazywać, co się dzieje w mieście i co się dzieje w sztabie. I również na naszej stronie miejskiej gdańsk.pl sesja czwartkowa od godziny 9
28 stycznia do obejrzenia, do śledzenia. Ona nie będzie długa, także można sobie zarezerwować. Tego nigdy nie wiadomo. Kilka godzin, myślę, maksymalnie na to, żeby zobaczyć, co ważnego dzieje się w mieście. Pani Kamila Błaszczyk z Klubu Koalicji Obywatelskiej i pani Beata Dmajewska, Wszystko dla Gdańska. Dziękuję bardzo. Byli dzisiaj gośćmi naszego programu. Dziękuję bardzo.